W dzisiejszym odcinku Bezpieczne Cztery Kąty powiem Ci, dlaczego oznakowanie domu to nie tylko ozdoba, ale też bardzo ważne narzędzie pracy służb ratowniczych. Zapraszam. Czy zdarzyło Ci się, że znajomy nie mógł do Ciebie trafić? Kurier dopytywał o adres domu? Zastanów się, co się stanie, jeżeli będziesz oczekiwał przyjazdu służb ratowniczych. Czy na pewno trafił do Ciebie bez problemu? Zrób jasne i czytelne oznakowanie Twojego domu. Szczególnie to ważne, jeżeli przy jednym adresie znajduje się wiele domów i mieszkań, na przykład różniących się tylko literą. Służby ratownicze bardzo często wspomagają się popularnymi mapami internetowymi. Warto sprawdzić i zweryfikować, czy prawidłowo pokazują nasz adres. Zdarzają się bardzo nietypowe ulice, na przykład przecięte rzeką, bez mostu. Wtedy warto szczególnie zadbać o to, by prawidłowo oznakowana była ulica oraz numer posesji. Pamiętaj, że od czasu przyjazdu służb zależy Twoje życie, zdrowie, a czasem to, jak kosztowny będzie remont. Teraz trzy najczęstsze błędy, których musisz się wystrzegać. Po pierwsze, szlaban, który zagradza dojazd do posesji, nie otwiera się automatycznie na dźwięk syren alarmowych. Po drugie, często samochody gęsto ustawione na ulicy barykadują dojazd służbom ratowniczym. Po trzecie, dom w ogóle może być nieoznakowany, bądź też jest jeszcze nieukończony. Często kupujemy piękne, nowe mieszkania i domy na intymnych, cichych osiedlach. To daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale chciałbym przekonać Cię, że warto zadbać o dobre oznakowanie ulic, domów, również tych małych uliczek wewnętrznych. To kiedyś może uratować Twoje życie, zdrowie albo ocalić Twój dom.